Siemano, dzień dobry, cześć i czołem. Dziś mam ogromną przyjemność pokazać Wam laptopa, który bardzo niedawno pojawił się w naszym kraju. Ta gorąca jeszcze nowość będzie idealnym wyborem dla kogoś, kto poszukuje niezawodności w każdym miejscu i czasie. Oto Acer TravelMate X3. Na początku tak uwielbiany przez wszystkich unboxing. Tu bez większych niespodzianek. Mamy to, czego moglibyśmy się spodziewać, czyli zasilacz, papierologię, no i oczywiście laptopa. Do specyfikacji przejdziemy za chwilę, ale zatrzymajmy się jeszcze na moment na tym, co widać na zewnątrz. To przede wszystkim miła dla oka i równie przyjemna w dotyku obudowa, która bardzo dobrze ochroni nasz sprzęt. Lepsza ochrona przed upadkami, deszczem i codziennymi wyzwaniami sprawia, że komputer jest bezpieczny niezależnie od tego, gdzie i w jaki sposób go używamy. TravelMate X3 to niezwykle wytrzymały model, co może potwierdzić aż 8 testów klasy militarnej opracowanych przez Stany Zjednoczone. To brzmi kosmicznie, ale serio, już pierwszy kontakt sprawia, że utwierdzamy się w przekonaniu, iż mamy tu do czynienia z naprawdę twardym zawodnikiem. Wielokrotnie już to odradzałem, ale i w tym wypadku raz jeszcze powtórzę, że nie polecałbym zrzucania go z 7 piętra czy przejeżdżania po nim samochodem, bo ten komputer przeszedł już wspomniane przeze mnie wcześniej testy, takie jak na przykład próbę wytrzymałości na skrajne temperatury w skali od minus 32 do plus 49 stopni Celsjusza, badanie wytrzymałości na wstrząsy mechaniczne przy upadku z wysokości 122 cm i badanie odporności na, tu cytuję, wibracje sinusoidalne o amplitudzie przyspieszenia 7,7 g na oś. Cokolwiek to znaczy. Otwierając omówioną i przetestowaną już na wszystkie sposoby obudowę, mamy przed sobą ekran o wielkości 14 cali w rozdzielczości Full HD. Jest on otoczony bardzo smukłą ramką, przez co całe urządzenie zachowuje kompaktowy rozmiar, dzięki czemu może nam towarzyszyć przez cały dzień. Całość waży około 1,6 kg, więc jest naprawdę w porządku. Zastosowana tu technologia wyświetlania IPS 178 stopni zapewnia czytelny obraz pod szerszym kątem przy zachowaniu tej samej wysokiej jakości kolorów. A poniżej mamy naprawdę wygodną klawiaturę. I ja wiem, że to jest kwestia bardzo personalna i każdy ma jakieś swoje preferencje względem klawiatury właśnie, ale ta konkretna, mówiąc zupełnie szczerze, naprawdę do mnie przemawia. Ma przyjemny skok, jest odpowiednio miękka i jestem przekonany, że będzie się na niej wygodnie pisało dużą ilość bardzo ważnych maili. Ponadto jest ona podświetlana, więc nawet kiedy zrobi się ciemno, możecie dalej buszować po internecie, pracować czy robić to, co tam lubicie sobie robić w nocy przy komputerze. Ja nie oceniam. Było o wyświetlaczu i było o klawiaturze, ale pomiędzy nimi jest jeszcze jeden bardzo ważny element. Chodzi mi o ten przycisk. I pewnie ktoś z Was mógłby powiedzieć, ale halo Paweł, przecież to jest zwykły włącznik, każdy komputer musi mieć włącznik. I okej, częściowo macie rację, ale tylko częściowo, bo to nie jest taki zwykły włącznik, bo w nim jest ukryty również czytnik linii papilarnych. Bo tego laptopa wybiorą pewnie ludzie, którzy będą cenić sobie szybkość, wygodę i bezpieczeństwo swojej pracy. Zintegrowany z przyciskiem zasilania czytnik linii papilarnych pozwala usłudze Windows Hello na szybką i bezpieczną weryfikację tożsamości użytkownika bez konieczności wprowadzania długiego hasła. A dzięki usłudze Intel Online Connect możemy ten sam czytnik wykorzystywać na przykład do płatności w internecie. Zamykając powoli temat tego, co na zewnątrz, pod omówioną już klawiaturą mamy też touchpad. To chyba oczywiste, ale ten jest o 27% większy od tego, który mieliśmy w poprzednim modelu, więc po prostu używa się go jeszcze wygodniej. Mamy tutaj dokładnie takie porty, jakie będą nam potrzebne do codziennej, ciężkiej, uczciwej pracy. Jest też USB typu C, do którego możemy wpiąć na przykład stację dokującą, w którą możecie mieć podpiętą myszkę, klawiaturę czy zewnętrzny monitor albo czegokolwiek dusza zapragnie. A wspominam o tym nie bez powodu, bo właśnie za zakup na przykład takiego komputera możecie zgarnąć wspomniany zestaw, czyli monitor zewnętrzny i stację dokującą. Wszystko z okazji 30-lecia serii TravelMate. Większość szczegółów znajdziecie w filmie, który nagrałem na temat tej właśnie promocji. Link czeka na Was w opisie pod tym filmem, a gdzieś tu u góry teraz powinna się nad moją głową pojawić karta interaktywna, która Was tam przeniesie. Naprawdę warto się tym zainteresować, bo w grę wchodzi zestaw o wartości ponad 2300 zł. Ale wróćmy do głównego bohatera naszego dzisiejszego filmu. Mój egzemplarz ma na swoim pokładzie procesor Intel Core i7 8 generacji, 16 GB i dysk o pojemności 250 GB, co sprawia, że jest to naprawdę fajna konfiguracja, ale
On występuje oczywiście w różnych konfiguracjach. Te możecie poznać również klikając w link, który czeka na Was w opisie pod tym filmem. Ten przeniesie Was do naszego sklepu Acer Store. Gdybyście jednak w przyszłości mieli ochotę na rozbudowę laptopa poprzez wymianę albo dołożenie dysku czy pamięci RAM, to oczywiście jest taka możliwość. Będzie to prosta operacja, bo producent zadbał o zapewnienie użytkownikowi łatwego dostępu do wnętrza urządzenia. Na spodzie komputera znajdziemy tak zwane drzwiczki serwisowe. Tam wystarczy odkręcić kilka śrubek i możemy działać. Skoro decydujecie się na zakup laptopa, to pewnie istotną kwestią będzie dla Was to, ile czasu ten może wytrzymać bez ładowania. To oczywiście zależy od tego, co będziecie na nim robić, bo jak pewnie wiecie, praca pracy nierówna. Jeśli będziemy tutaj robili bardziej wymagające rzeczy, takie jak obróbka grafiki czy renderowanie plików wideo w wysokiej rozdzielczości, no to wiadomo, że szybciej będziemy musieli sięgnąć po ładowarkę. Jeśli jednak mówimy o takiej normalnej pracy, czyli jakieś przeglądanie internetu, pakiet biurowy i tego typu sprawy, to spokojnie na cały dzień możecie zapomnieć o istnieniu zasilacza sieciowego. Podsumowując, Acer TravelMate X3 to naprawdę solidnie wykonany laptop. Ma na swoim pokładzie wszystko, czego potrzebujemy do codziennej pracy, a jego obudowa sprawia, że nie musimy martwić się o to, że ten porysuje się od samego patrzenia na niego. Sprawdzi się w każdych warunkach, a co chyba najważniejsze, po prostu można na nim polegać. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, w jakich najdziwniejszych warunkach Wy używaliście kiedyś laptopa. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji na tym kanale, żeby nie przegapić żadnego nowego materiału. Wpadnijcie też na naszego Instagrama. Za dziś dziękuję, widzimy się już niedługo. Na razie, cześć! Thank you.